Siemanko, jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Horizon Forbidden West. Moi drodzy, ja się tutaj ukryję, bo już widzę pierwszy patrol buntowników, którego wcześniej tutaj nie zauważyłem. Jestem właśnie przy kolejnym obozie buntowników w ucisku diabła. A poprzednio sobie zwiedzałem ten fragment mapy i tutaj zlikwidowałem posterunek buntowników. No, teraz czas właśnie zająć się grubszymi rybami. Tak więc, moi drodzy... Jeźdźcy, lepiej rozmawiać. Poznaczajmy tutaj champion, snajper, żołnierz, co to jest? Sent. Żołnierz. Najlepiej mi to będzie jakoś obejść od drugiej strony. Ale radziony, jak on chodzi. A tutaj ma swoją ścieżkę, dobra. To się tutaj przemknę, hops, o idealnie. Moment, to jest ogniowy? Ogniowy. Zajmę się nim później. Doskonale. Przywódca, snajper, ciężki kanonier. Co? Zdobywca? Pierwszy słyszę. Tutaj może być ciężko, przyznam.
Tak wejść niezauważonym. Udało się. Jeśli znajdę dowódcę, będę mogła się dowiedzieć, co knują. Bardzo nie podoba mi się to miejsce. Oni przytrzymywali mnie się na tym czymś. A młot ma moduł obejścia podobny do mojego, a jednak inny. Pewnie za pomocą tego buntownicy dominują maszyny. Jeśli się tego pozbędę, buntownicy będą mieć mniej maszyn. Racje są ostatnio ubocze. Trzeba wysłać oddział na polowanie. Chyba zabudowa jest ważna. Znalazłam ją! To idzie ze mną. Aha! Aha! No to mi wyjaśnili. Cholera jasna. Gdzie jestem? Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę ponownie na tyłach tego obozu, ale dałem się wkopać, kurde. Dobra, zaczynam trochę z innego miejsca, ale mam tutaj pięknie wystawionego żołnierza. Wręcz nie mogłem się powstrzymać, żeby go zaatakować. No nie. Ach, te telefony, dobra. Lecę szybko tu i czemu ja nie mogę tej osoby zeskanować? Dziwne. O, tego sobie oznaczę. Ci już wiedzą, że coś się dzieje, ale jeszcze nie wiedzą co. Dobra, ja się teraz wdrapuję tędy. Mam oczywiście bardzo podobny do poprzedniego. Masz maskę czy nie masz? Cholera, nie wiem. Nie widzę stąd, czy mam machę czy nie. Ale on mnie chyba stąd nie zobaczy. Tak więc hop, hop. Hop. Jeszcze raz taki sam plan. Dobra, obróć się.
wszystko gra? Nuda, nuda i jeszcze raz. Hops. Hops. Niech to widzimy. Szybko. Działo. Co jest? Co się tutaj stało właśnie? Skaziciele. To z nich pochodzi modło obejścia na mojej włóczni. Buntownicy również ich używają. Ach, wciąż coś podejrzewają. A, działko mi się po prostu przegrzało wtedy. Co jest? Dobra, nie powiem. Spora banda ich tutaj się kręci. Co mi się nie podoba do końca. No zapomnij. Dziękuję. Wszyscy inżynierowie i agenci, natychmiast wracać do pierwszej kuźni. Najwyraźniej jesteście za bardzo ograniczeni, żeby poradzić sobie z tą Norą. Więc będziemy działać tam, gdzie się nie dostanie. Jeśli jakimś cudem jej się uda, z największą przyjemnością sama się nią zajmę. Powodzenia, zbawczyni Kołdnika. Asera posiada bazę. Jak ją znajdę, załatwię synów Prometeusza. Co jeszcze kombinowaliście? Najwyższy czas załatwić zdobywcę. Niedobrze. Cholera, on się patrzy centralnie na mnie. Ta Nora znów wróciła! Tak, jestem tutaj. Zapomnij, że coś widziałeś. Nie ma śladu żywej duszy. Spokojnie, wszystko gra. Ale ty mnie tutaj nie widzisz. Nie obracaj się od razu. Dziękuję. Przepraszam, mój błąd. Ajajaj. Spodziewałem takie segmenty, że kurde... Focz? Przeleciałem koło ucha dosłownie.
niebezpieczna. Kurczę, to jest tak podzielone na różne segmenty, że nie jestem w stanie ich łatwo wybijać. Cholera. Jak mam się tutaj poruszać w ogóle? Okej, jeszcze sobie to przejrzę. Rozkazy, by zwiększyć liczbę łapanych i dominowanych maszyn. A to nie wygląda dobrze. To moduł obejścia, taki jak mój, ale zmodyfikowany. Żeby działać, musi być we wnętrzu maszyny. To po to są te urządzenia na zewnątrz. One przebijały pancerze maszyn i wprowadzały moduł do środka. Buntownicy dobrali się do pradawnego skaziciela, by zdobyć modułu obejścia. Myślę, że synowie Prometeusza dostosowali je do umieszczenia w maszynie. A teraz dostali rozkazy, by zdominować ich jeszcze więcej. Miałam rację. Muszę to zniszczyć. Szybko. Widzisz coś? Może teraz zamienić się ten. Zacznę od tej strony. Poprawię tylko to, co zacząłem, sorki. Nie przeszkadzaj sobie. Dobranoc. Nara. Ta wojna będzie szybka i techniczna. Wróciłaś do nas, cudzoziemko. Tęskniłaś? Wasz czempion nie żyje. Jak myślicie, jak wy sobie ze mną poradzicie? Wszyscy w gotowości! Ktoś wpadł. Wypatruj wrogi. Chodź tu. No chodź. Zapraszam. Dobra, zapomnieli. Wróci. Już ty się nie martw. Spocznij. Nikogo tu jednak nie było. Thank you.
No uspokójta się i zapomnita wreszcie. Nie jest Recaro bez swoich szeryfów. Niczym. Narka. Pięknie. Teraz jeden z gorszych wrogów mnie czeka. Dobra. Trzeba znaleźć kryjówkę Asery. Pierwszą kuźnię. Ale jak? Później to wykombinuję. Strzała była silniejsza. Ktoś mi zauważył? Poważnie? Chyba jakieś jaja. Że niby kto? Że kto mnie niby widzi, gdzie? Coś chyba jest nie tak. Oni już dawno powinni o mnie zapomnieć.
A najgorsze jest to, że ja nie mam pojęcia, kto mnie widzi. Dobra. Chodźcie tutaj, załatwię was po kolei. Zaczynając od tego najbardziej z tyłu. Coś się nie zgadza? Kto to jest? Czempion. Zapraszam, zapraszam, czempiona. Gdzie ty idziesz? Szlak? Jak nic do mnie nie zauważył, to ja nie wiem, ale bardzo mnie to cieszy. Dobra, kto to jeszcze został? Coraz mniej ich jest. O cholera. Ty się chyba zbugowałeś, bo ty już nie żyjesz, wiesz? Patrzcie na niego. Jaki kurde Michael Jackson, moonwalk. Dobra. Lawa się rusza. Pewnie ona. Ktoś mnie szuka? Kto mnie wołał? Dołączyłam, by walczyć. Zamiast tego ciągle tylko stoję. No chodź tu. Pogadajmy jak baba z babą. Nie lubię gadać z wrogiem. Chyba już wszyscy. Oj. Dobra, trzeba teraz pozbierać to, co tutaj leży. A trochę jednak tutaj się znajdzie, plus jeszcze muszę zniszczyć moduł dominacji.
Pytanie, gdzie to wszystko jest? Po prostu podążam za fioletowymi znacznikami. No w dół! Część z nich to ciała, część z nich to skrzynie. Może wreszcie trafię na cel mojej misji? Co nie, Aloy? A, to muszę zniszczyć. A tutaj mam jeszcze jakieś skrzynie, dobra. Lub i ciała. Coś jeszcze na pierwszy rzut oka? Nie. Tak więc... zdobywać nowe maszyny. Piccobello. Moi drodzy, niech ja tylko zerknę, która to godzina. Oj, jenny. No, ten posterunek buntowników zdecydowanie zajął mi bardzo, bardzo dużo czasu. Gdzie jest pierwsza kuźnia? A! Okej. Okay. To już chyba wiem, co to jest za... zadanie. Ono chyba było na jakichś zwiastunach. Tak więc, moi drodzy... Ja będę kierował się powoli w stronę tego znaku zapytania. A was... serdecznie zachęcam do... śledzenia i dalszego oglądania tej serii. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie kolejne przygody napotka Aloy w Horizon Forbidden West, moi drodzy. Oczywiście nie zapomnijcie o pozostałych seriach Zagrajmy, które publikuję na swoim kanale. Oraz oczywiście zachęcam do przejrzenia tych, które już na swoim kanale opublikowałem. Poza tym zachęcam do przejrzenia serii poradników Warframe, gdyż ta gra cały czas się rozwija i regularnie są dodawane do niej jakieś aktualizacje, czyli nowe zawartości, i aby się w tym nie pogubić, warto po prostu być z tymi poradnikami na bieżąco. Tam chyba jakieś solar ptaki się parzą, tak? Tak, dokładnie. Ale w każdym razie, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!